No dzień dobry. O właśnie, będę sobie spożywał obiad. Jak to się mówi, Boży. O, tak. No to widziałem się właśnie w internecie, do czego Krzysztof się przyznaje. A jakie głupoty gada na mój temat. Śmiechu warte. A co zrobisz? Nic nie zrobisz. Na lajki pokażę wam. Dobrze, że te ludzie, dziękuję im, że mógłbym, jak to się mówi, zrytowali się, bo widzieli, co tam się ogółem dzieje właśnie. A po co obrażacie ogółem panią Agnieszkę? Ona jest normalną kobietą, sympatyczna, zawsze ja z nią normalnie rozmawiam. Nie ma takiego czegoś, co wy robicie. Takiej rzeczy, które opowiadacie. Obiad normalnie zjeść w spokoju. Ale ogółem ja wam powiem, tam na szkolnej to bym nie mógł normalnie kulturalnie obiadu zjeść, tylko po prostu daj, to jedź do Zodiaka, zamów sobie obiad i już będzie świat. Właśnie. Już takie rzeczy się człowiek dowiaduje, to głowa puchnie, jak to się mówi. To było imienny. Nic się nie działo. Jak to się mówi? O, właśnie.
pada. Posiłek domowy, jak to się mówi. No, jak pysznie z nim, to jest, powiem inaczej. Obiad domowy. Ale ułem Krzysztof się przyznał, że w armii tak robił. Dzieci używają seks z mamą. No to nie dziwne, pogonili stamtąd. Pyszny obiad. Zdrowa żywność.
Tarek się obrobił. Pyszny obiad. Jadłem się, bo drżył. Jeszcze sałatkę trochę zostało. Pyszny obiad. No, no, bardzo dobra jest. No. Pyszny obiad zjadłem. Sami widzicie. Mimo takiego czegoś. Ja mam normalne życie. A to, że miałem imieniny, to mogłem sobie tak zrobić. A nie po prostu jakby dodacie jakieś bzdety. Zastanówcie się. Cholera jasna. No już. No na razie.